Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani. Fort Ostrog, tutaj kurcze skurczybyki są. Natomiast my mamy niestety zarazę. Natomiast jest mod w ogóle na tę zarazę, że ona nie daje po prostu tego, że jednostki się wyczerpują, tylko to, że mają mniejsze statystyki dotyczące walki wręcz chyba i albo wigoru, albo właśnie również obrony. Także tak to. Natomiast ten gościu jest tu, ale on dostał dość mocno ostatnio, więc raczej nie powinien stanowić problemu, chyba że... Nie, nie powinien. Nie, mamy tutaj sporo jednostek strzelających. No, w tym patriarchę tu ładnie to wygląda, spoko. Przepraszam bardzo. Natomiast tutaj widać, mamy problem, ale oni zabili tamtych, więc git. Więc ty tak naprawdę jesteś mój miły na celowniku. I już... Konstantyn jest tu. I ty powoli idziesz w tym kierunku i dobra. Tutaj jest co prawda też zaraza. Masz zarazę? Nie masz zarazy. Git. Tak, także się delikatnie tutaj, właściwie panterki tylko się delikatnie podleczą. Mamy przychód 1080, więc to jest fajna sprawa. Tu miałem zrobić ten budynek, ale wydaje mi się, że być może Sons of Ursun. Utrzymanie minus 10 dla jednostek niedźwiedzi, żywiołów i jeźdźców niedźwiedzi. Jeszcze tego nie mamy, co prawda, na 75 wiązek dodatkowych, wydaje mi się, futer. A jeżeli chodzi o sprzedaż futer, to mamy 100%, więc tak naprawdę można by próbować to zrobić. Wtedy byśmy mieli ciutkę więcej. No i byśmy mieli to utrzymanie dla jednostek niedźwiedzi żywiołów. Co prawda ich nie mamy jeszcze, bo to są te najlepsze niedźwiedzie, te takie, wiecie, przyzwane, powiedzmy, te takie wielkie, które widzieliśmy ostatnio u Nurgla w ostatniej bitwie. No właśnie nie wiem, słuchajcie, bo to jest 5000. Nie wiem, czy nie zostawimy jednak tych pieniędzy gdzie indziej. To jest patriarcha, limit bohaterów plus 2 do patriarchy, poziom werbowanych bohaterów i lordów plus 3. Tylko właśnie pytanie, czy tu, w tym miejscu, bo nie jest napisane, że frakcyjnie, nie? Więc chyba tutaj, ale... Bo tu są Gryphon Knights, dyscyplina podczas walki z wojownikami chaosu, demonami chaosu i norską. Utrzymanie dla legionów Gryfa i ofiary wskutek wyczerpania minus 10 frakcyjnie. To jest 2800. To jest ewentualnie... Tu produkujemy. Natomiast tu jedną turę, dwie tury. Wiecie co? Chyba zostawimy te pieniądze jednak. Jest dostępny posterunek, ale go chyba nie chcę. Jest dostępne ulepszenie posterunku, słuchajcie. To ciekawostka. Kislewska dzielnica tutaj. Tempo uzupełniania strat plus 3. Ale nie wiem, czy mi to jakoś specjalnie daje. Koszt werbunku sojuszniczych poza przyjaznym terytorium jest minus 50. Czyli tak naprawdę tutaj widzimy dopiero, ale 4000 to jest też za dużo. Wydaje mi się w tym momencie. Dobra, kliknijmy turę. Zobaczmy, co się wydarzy. Pasożyt mocy. O kurde. I to już może być taka armia, wiecie, w pół. Natomiast faktycznie chyba tam pójdziemy. Nie wiem, czy to ktokolwiek może zaatakować tę osadę, czy to musi być caryca Katarzyna. Natomiast ten tu biegnie. Nie wiem, czy on nie idzie do nas. Bo jeżeli idzie do nas, to można by faktycznie próbować przedłużyć pobyt w domenie Slanesha. Ten ucieka. A, tutaj idziemy faktycznie z Kislewu. No. Okej. Okay. Ten tu idzie z paczenie minus 2. Euforyczne ekscesy. Czyli Slanesh idzie też do Slanesha. Chociaż oni, nie wiem czy... To chyba są pojedyncze te, znaczy armie z tego, z tej frakcji, nie? Te takie niezależne armie trochę, chociaż wcześniej niezależne armie to faktycznie były pokazane jako niezależne armie, a nie jako danej frakcji, nie? No i nie zobaczyłem, kurczę, jakie mają równowaga sił, jaka jest. Ale wydaje mi się, że ostatnio pokonaliśmy te dwie armie i było nam miło. Sarl. Wydaje mi się, że tu już
Ewentualnie tu. Dobra. Ty zbierasz te siły do ataku na osadę. Trochę długo. Idź po prostu zaatakuj, bo nie ma czasu na to. Natomiast ten jest tu. Miałem ten Ostwald przejąć. I tak zrobimy. Przejmiemy go po prostu i potem go prawdopodobnie oddamy. Dobra, jest to pyrrusowe zwycięstwo, ale mamy trochę dział. Więc wydaje mi się, że po prostu zaatakujemy to. Bo mamy ewentualnie, to jest maszyna oblężnicza. Naszą krew, wytrwałość, napastnik oblężniczy, no. Natychmiastowe, tak zróbmy, nie będziemy się tutaj powstrzymywać przed tym atakiem jakoś specjalnie. No troszeczkę mamy jeszcze jednostek, które mogłyby się troszeczkę podleczyć, ale to są cmentarne poczwary, wargajste to są te latające skurczybyki. A konica, nie, no to jest wszystko do wyeliminowania, no ci ewentualnie, nie wiem czy to jakaś straż grobowców, czy kto to jest. Co prawda mają mury, ale to nie szkodzi, jak mówię, przejmiemy to, oddamy Stirlandowi chyba, czy Ostlandowi, komuś oddamy. No, nie chcę mieć tutaj akurat, nie chcę poszerzać tego terytorium, niech mają. Dobra, skupmy magię, zobaczymy czy się uda. Nie, do 7 spadło niestety. Ale w rezerwie mamy 65. Dobra. Tutaj drzewko, ale to, że nie jest to tutaj jakoś spaczeniowe. Chociaż nie, bo spaczeniowe nie jest z tego względu, że widzieliśmy, że już spaczenie tutaj na tym terenie nie działa. Okej, dobra. Tu rozumiem nie podejdziemy do muru. Tylko tu. Tu jest wieża jedna. Tam jest parę wież, bo tu raczej nie przejdziemy. Jest kolejna wieża, znaczy nie. W sumie to faktycznie z tej strony można by przeatakować, nie? Tak co ja myślę teraz. No. Zróbmy w sumie tak. Nie wiem czemu sanie są akurat na trawie, ale to nie szkodzi. Czy my straciliśmy jednostkę dziewczyn? Właśnie nie wiem. Ustawmy dziewczyny tu. Gdzieś tu. Tu. A, tu są ci. Konnica tylko. W sumie... Zróbmy tak. A wy nie możecie strzelać z daleka, nie? Bo niech ma jednostek strzelających nie mają. Można by rozwalić bramę w sumie. Przy pomocy, ale nie wiem czy chcę. Dobra, czy wy strzelacie gdzieś? Z. Nie, no mają strzał. Nie wiem do kogo. Tam są ci, tu są ci. Bo jest przeszkoda też. Niszczono wrogie bramy, dobra. Wyjdźmy stąd. Możemy się w sumie ustawić w ten sposób. Tu ktoś strzela. Dobra, widzę, że to jest jakaś tragedia po prostu. Strzela ta wieża. A ty nie możesz w tę wieżę na przykład zaatakować? Nie możesz. Nie wiedzieć czemu. Tu jest wieża jakaś, ten nie. Nie jest obstawiona, bo nie może być obstawiona przez konnicę. Podejdźmy tu. Żeby go złapać w ten, w zasięg.
sporo jednostek idzie, ale nie wiem, czy wyjdą przez te bramy i czym ostrzeliwujemy tam, nie wiem. Ta wieża nagle jest obstawiona. Pytanie, czy to dwie wieże są obstawione w tym momencie? Byliśmy poza zasięg. Dobra, dobra, tu. Dobra, dziewczyny strzelają, git. Wiesz co, dobra, jak ty nie umiesz, to weź, kurde, rozwalaj bramy. Mam wrażenie, że kurde... Ktoś nas bije, ale nie ma wieży nigdzie. Tu jest produkowana. Dobra, wiecie co? Nie wiem, chodźmy tę bramę rozbić. Mamy po prostu do szturmu. Czy ta brama już jest zniszczona? Powinna być chyba, nie? Tak. Dobra, weźcie się, cofnijcie jeszcze bardziej. Może wtedy jakimś, kurde, tutaj lobem albo czymś. Właśnie nie wiem, słuchajcie, czy oni tę wieżę mogą rozwalić, czy będą szli w jakimś dziwnym kierunku? Nie, jest okej chyba. Zniszczono wrogie bramy, to tam. Nie właśnie tu. A jest takie, żeby po prostu tych przeciwników tutaj... Właśnie, znaczy przeciwników, wrogów tutaj dziabnąć. Kto może pokonać tych? Wy. Dobra, bez przesady. Budynek wroga został zniszczony, bardzo się cieszę. Dobra, wejdźcie tu. Są bramy ewentualnie, ale... No szli do nas, nie? Nie. Nie. Kurde. Dobra, strzelajcie. Dobra, atakujmy tych. Oni kurde dostali, albo dostali teraz, albo nie wiem kiedy. Dobra, armaty. Bo tu widzę... Właśnie to się kurde odbudowuje nadal. Rozumiem, że dziewczyny wchodzą, tak? Ty, moja miła, dostajesz. Ale to śmiało. Bo tu jeszcze ta brama nas atakuje. Dobra. Gdzie jest punkt w ogóle do zdobycia? Tu. Moment, bo oni się ruszają. O, to ładnie. Ładnie to zeszło. Nie wiem, czy tamtych kawałeczek. No, ciuteńkę. Boris,
Dobra, idziemy. Podobają mi się, kurczę, te bitwy tutaj, powiem szczerze. O ten. No, zombiaki. No, te oreły. Co prawda jest przesuwający się wir niestety. Ale... ale okej. Dobra. Sanie. W sumie... chociaż tutaj są, kurde, ci. Można by iść faktycznie... tędy tu, nie? Tak, idziecie normalnie? Tak, chodźcie tu. Wy jak musicie, no to już wejdźcie tu. Chociaż nie, to są dziewczyny akurat. Bez sensu utracić amunicję dziewczyn. Bo tu jest to wybudowane, czy nie w końcu? Arkada pułapka. Można to jakoś zniszczyć? Nie. Ładnie. Dobra. Przyjmijmy to. Tu chyba nikogo nie ma po tej stronie. Tak, ja wiem, że dostaję obrażenia cały czas, więc podejdźmy tu. Tu są dziewczyny. Wy tu. Dziewczyny, nie wiem, raczej tam. To jest skąd brane? Bo to jest w sumie kluczowy budynek. Obrona w zwarciu i dyscyplina plus 10, okej. Tak, zniszczyłeś to? Nie, dobra. Wspomóżmy trochę, bo... bo naprawdę. A mi idzie konnica, ale. No dobra. Wspomóżmy tu. To przejmujemy. To mam nadzieję. Za chwilkę. No właśnie, widzicie, oni za często, kurde, za szybko. Rozgromili nas trochę tutaj.
Ale powinniśmy sobie poradzić chyba. To są zresztą dziewczyny z tym. Z glewiami. Więc powinniśmy sobie poradzić. To mamy. To battle. Sytuacja wygląda, tu chyba ok jest. Sanie są, są. Oho. Zionimy. Dobra. To jest ok, idźmy tam. Bo tu dostają niestety, ale jest ok, fuks. Kurczę, dobra. Pewne zwycięstwo, ale no, tam już było blisko. Ale muszę powiedzieć, że bardzo przyjemna, kurczę, ta bitwa była. Szkoda, że niestety, kurczę, te małe gromy niestety nie dały tak rady, jakbym chciał. Myślę, żeby tam szybciej... Znaczy, żeby mogli w sumie... na mury strzelać, ale to faktycznie jest bardzo niska, w sensie, nie? Jeżeli chodzi o wysokość nad poziomem morza. Duża różnica była pomiędzy małymi gromami, a typami na murach. 4400. Z 9 na 11 poziom. Dobra, to kupujemy. Prawdopodobnie to damy komuś, jak mówiłem. No tego to już musisz sobie sam przejąć. Więc na razie tu siedzimy. Uroskóry wierzchowiec. Ciekawostka. Jest zasiedlacz. Brak kosztów kolonizacji. Spoko. To by było fajne nawet, ale czy ja potrzebuję to teraz? Dyscyplina minus 8 i wpływ w postaci na dyscyplinę plus 5 i wroga dyscyplina minus 8, lokalny region. To jest dobre. Weźmy to, bo tu jest wielki budowniczy potem, koszt budowy dla wszystkich budynków, minusy. Fajna sprawa. Uroskóry, zaraz go zobaczymy. Znaczy, no pewnie później. Niedźwiedź bojowy dopiero później będzie. Magiczny przewodnik mu się przydał. Dobra. To jest to. Caryca Katarzyna jest tu niestety i jak wiemy... Ten jest tutaj gościu. Pytanie, czy ja cię mogę dopaść? O, ja bym cię chciał dopaść, kurde. Którędy? Tędy. Ale to tu jesteś za ten? O kurde. Skarby 40 tysięcy, słuchajcie. I obręcz obżarstwa. Twoja armia opuści królestwo. No dobra, dobra, ale to. Tempo uzupełnienia strat plus 100 na przyjaznym, neutralnym i wrogim terytorium i rozwój plus 100 wszystkie prowincje. O masakra. Proszę, to jest przez 15 tur. Dobra. O niestety. Idziemy dalej. I ty, mój miły. Nie mogę. Ale to nie szkodzi w sumie. Dobra. Nie boję się tej armii, więc... Niech sobie robią, co chcą. Dobra. Tak, tu musimy się rozbudować, bo tutaj jakieś mury delikatne mamy tutaj też. Gościu ucieka stąd. Chętnie bym go dopadł, ale wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie po prostu podejście tutaj. Jak mówię, niestety ta zaraza to jest masakra. Dobra. No kuzi mnie to, 3800, no mamy 6. No dobra,
Następne ulepszenie budynku. Tutaj nie budujemy nic. I Konstaltyn jeszcze ma ruch. Tutaj jest. Drobne zwycięstwo. O kurde, ale mamy sporo jednostek, nie? Strzelających. Zobaczmy, jak to wygląda, bo murów osad nie mają. Ilość ofiar mała. Nie, no to sobie rozegrajmy to. Dobra. Go. No okej. Czemu nas tu poprzedzielało? A kurde, jak to wygląda w ogóle, nie? Tędy można się dostać? Właśnie pytanie, czy można tędy kurde iść? Tędy tu, na tyły? I tędy jakoś? Nic, nie wiem, ostrzeliwać się stąd? Ciekawostka, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, bo to jest tak, więc w sumie najłatwiej będzie chyba tędy. Najszerzej, można by zdobyć ten punkt i ten punkt dość szybko. W sumie tędy też. Więc wydaje mi się, że faktycznie tutaj zrobimy akcję taką. A reszta dziewczyn będzie tu. Plus wy. Bardziej z przodu. Konstaltyn. Dobra, zobaczmy. Czy skupimy magię tym razem? Nie. Dobra, go. Go. A czy wy akurat nie go? Wiesz, może go tu. Gdzie mam? W sumie. No i tak będą uciekać, nie? Ktoś to nas strzela i nie wiem kto i skąd. Mam premię do szarży, tu mamy tak w zwarciu i to jest fajna sprawa. Musi być gdzieś na środku. Ty. Dobra, to my wjeżdżamy jak nie ma nikogo tutaj. Zginą mi te. Nie, tu. Uciekaj. No niestety. To mógłbym tak podejść. Udało się przejąć punkt, więc nie będziemy mieć tutaj żadnej wieży z dupy, że tak powiem. Konsultant też dawaj, chodź. Widzę, że się obijasz tam.
Tu powinniśmy sobie dać radę. Twój lord jest atakowany, nie szkodzi. Ten atak w zwarciu sobie dajmy. Dziewczyny sobie... Nie, to nie dziewczyny. Tak, dwie ostrzeliwać tam. Zaraz wjedziemy na tyły. Tu wjedziemy od przodu. Dobra, wy moi mili, cofnijcie się trochę, żeby móc ostrzeliwać z innej strony. Dobra. Dobra. Ci być może wrócą, ale to nie problem. Zaraz im zapodamy. Zaraz zapodamy im kulkę. Oczywiście brama, więc ci wybiegli. Moja miła, wyjdź. Zatrzymaj tych. Dobra, ci sobie poradzili, widzę. Git. Idźmy tu. O kurde. Dobra, wiesz co, wyjdź stąd. Jednakowoż. Wyjdź, 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 wyjdź. Przeżyj! Bo tu mamy to w razie czego. Atak w zwarciu dla wszystkich. Wyjdź stamtąd. Wychodzisz, nie? Dobra. Och, kurde. A to tylko garnizon, nie? Dobra. Chodźcie wy też tu. Poleczymy się. Jak to się uda. Chyba, że nie. No nie, niektórzy uciekają, dobra. Jeszcze po prostu. Wroga jednostka. Nie wiem, gdzie ta wroga jednostka była. Tu, która też ucieka chyba. Jest delikatna regeneracja. Nie wiem, czy to się uda. No ten, kurde. Sorgow, Babinow. Co wy robicie? Tu chodź. Tam ci jeszcze uciekają, ok. No, poleczymy się, bo kurde, co mam się nie leczyć, skoro mogę.
I tu już zużyte jest. I tutaj też są. Tak, zużyte, dobra. A, pewne zwycięstwo, ale no, Sorgow, kurczę, bliziutko śmierci był. No, a tutaj wojownicy chaosu Korna byli, no właśnie. To nie takie, wiecie. Gdzie bełka? Ale tutaj 3, 3, 2, 7. Ten 0. No nie wiem. Jakieś to takie dla mnie dziwne. Dobra. 2400, trochę doświadczenia. To kupujemy, tak. Chciałbym mieć cały ten region tutaj. Rycerski giermek. Utrzymanie minus 8 dla carskiej gwardii. Wszystkie jednostki w armii. To jest dobra sprawa. To oczywiście spada zaraza na osadę, ale trudno. Czy chce się tutaj werbować? Nie mam pojęcia. Bo ten fort... Nie, bo jest port przesytu. I te kanały, dobra. Nie wiem, czy zatopione kanały to nie są właśnie jakby ten... Stolica, nie? Ale też stolica prowincji, ja wiem, ale może stolica frakcji po prostu. Dobra. To chyba tyle tak naprawdę. W tej turze. No, pieniędzy mamy jeden. Ale mamy przynajmniej całkiem niezły. Tak. Ten będzie uciekał. Dobrze, ten też ucieka, niech ucieka. Ten natomiast, nie wiem czy nas zaatakuje czy nie, raczej ucieka i będzie przechodził niżej. I trzeba go kurde powstrzymać. Jak on pierwszy będzie, to niedobrze. Nie mam niestety żadnych czarów takich, wiecie, zewnętrznych. Znaczy w ogóle nie ma takich czarów zewnętrznych. W niektórych grach są, nie? Na przykład powstrzymanie, albo właśnie sobie przyspieszenie ruchu. Na przykład Dyscyplesie, chyba dwójce. Grałem trochę w trójkę, grałem w tego najnowszego Dyscyplesa troszeczkę, ale jednak to nie to. Nie, no to w sumie orki z mrocznych ziem, bo to jest 28 na 42. Traktat pokojowy, Nie, to jest twój koniec w tym momencie. Gnijący rój natomiast, coś kombinuje. Złote zęby wkroczyły do krainy czarownika. Drzewo młoty zniszczone. Nie wiem, kto to był w ogóle. I mamy zbroję Ursuna dla naszego Borysa. Pancer plus 10, szansa na działanie... Na udane działanie wrogiego bohatera jest minus 10, czas leczenia ran jest krótszy, obrona w zwarciu lepsza, umiejętność zbroja Ursuna, która daje nam wzmocnienie i działa, gdy mamy poniżej 50% bazowych peżetów, mamy atak w zwarciu wtedy, podstawową siłę broni i tak dalej. Spoko. Publiczne stypendium, koszt szkolenia lodowego dworu minus 50%, ale chyba nie mamy w tym momencie... Nie mamy możliwość. Czy bohatera? Może bohatera? No faktycznie, jak można, to ją wyszkolmy. Może gdzieś tu będzie biegała. Po naszej mapie będzie tych wszystkich agentów przeciwnych frakcji. Próbowała usunąć nieśmiertelność. Mamy to, mamy. Tutaj wszystko mamy. Zabójstwo dla ciebie. No i właśnie. Mógłbym iść tędy ewentualnie. Tak? On jest kurde bliżej. 50 tysięcy. Obręcz. No właśnie. Bo on chyba zejdzie na dół. Ale nie wiem, czy on... On się regeneruje, kurde, też. My się regenerujemy też? Nie. Trudno. Nie mogę sobie pozwolić niestety na regenerację w tym momencie. Natomiast tu... niedźwiedź bojowy, magiczne pociski, podżegacze, wieszczowie... Żarliwość. Myślę, że zbiórkę weźmiemy. Bo już powoli będziemy mieć jednostki chyba ze złotym szewronem. Więc to będzie dobry pomysł. Tak, do ciebie to powinieneś mieć wtedy. Uzupełniasz oddziały, jest ok. Tu. Niedźwiedź bojowy jest. Dobra. Tak, najbardziej. Ty, moja miła, natomiast. Jastrzębie były. Magiczne posiłki. No właśnie, kurde, to nie działa. Kiedyś magiczne posiłki to była, wiecie, szybkość many, nie? Schodzenia, kąsający wiatr.
Odporność na ostrzał spoko, ale... Na strzębie chyba lepsze. Dobra, to jest okej. To przejęliśmy, więc następnym razem do portu przesytu idziemy. Ewentualnie tu i to zniszczyć po prostu. Ewentualnie tu. Krakadrum. Krakadum. No, to może też być problem. Delikatny. Wiem, wiem, ale to już możesz iść? Ale kurde, numer. Bo to robimy. Pieniądze, nie? Wydaje mi się, że tu, żeby kurde... Ewentualnie tam, faktycznie do portu przesytu. Dobra, idźmy do portu przesytu. Kawałeczek, oczywiście w tym trybie. Jest! Kurgat plugawiec, no. Pytanie, czy konsultant sobie poradzi? Aha. Nie mamy jednej jednostki. To są Ungol Warriors. Tu nie mamy pieniędzy. Cztery tury w ogóle, nie? Miśki. Zastanawiam się nad miśkami właśnie. Bo tu są ten... Dziewczyny, ale one nie mają strzału. One mają tylko włócznie. No tych bym kurde wziął jednych chociaż. No to są cztery tury, więc... No jednych łuczników. Dobra, weźmy na razie jednych łuczników, trudno. A, Andrzej. U ciebie też jest zaraza. Pytanie, czy próbować gdzieś faktycznie tu gdzieś lecieć? Bo ty jesteś... Tak. Legiony chaosu, nie? Tak. I tu, żeby go kurde dziabnąć. Spaczenie minus 9. 100% wszystkiego. Masakra. Dobra, gdzie jest nasz Borys? Jest. Dobrze jeliśmy. Bardzo fajnie. Tu są ci. Nie wiem, czy tu nie powinniśmy się cofnąć trochę. Ci ten idzie wreszcie. Nie wiem, czy się kurde nie cofniemy. Dlaczego tu jest... 100% spaczenie Nurgla, masakra. Dobra, ja myślałem, że tu jest ładnie, wesoło, ale to są kurde... No właśnie, spaczenie Nurgla. Bo tak patrzę, że wiecie, zielono, miło, ale tu są jakieś takie bzdurki. Skąd to spaczenie tutaj Nurgla? I czemu 100%? Skoro... Nie? No to razem mamy 158% spaczenia? Bez sensu to jest. To pieniędzy też nie mamy na nic. Borys Ursus himself. I return. Oni do Gerslewu chyba idą, nie? Ci. Co prawda Gerslew tutaj wszystkie mają mury. Nasze jednostki, nie jednostki, tylko te. Prowincje, osady, więc nie powinni tego, chyba że będą chcieli, no to mogą ewentualnie. Dobra, drobne zwycięstwo, akolici paszczy i w ogóle ja nie wiem, skąd ci się tutaj wzięli. Mamy drobne zwycięstwo, ale liczba ofiar mała. Nie wiem, czy ja kurde nie chcę tego kliknąć, bo czasami to jest lepsza sytuacja niż samemu. Kliknę to. Git. Czy ma? Nie. Drobne zwycięstwo. Ci nas atakują. Dobra, kochani. To będę chciał już sobie rozegrać, bo to jest oczywiście nas atakują tam. Skurczybykowie. To też mógłbym sobie kliknąć, ale wolałbym nie. Właśnie wolałbym sobie zawalczyć ze Staneszem. Na ich warunkach. Natomiast to wszystko, kochani, w następnym odcinku. Także bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.